Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget. Tym razem jesteśmy na Berserku i tym razem świętujemy urodzinki. Są urodziny gry, dzisiaj zaczął się event. Co za tym idzie, mamy 4 razy eventy, no po prostu łączony event. Mamy promocję na grzybki 20% i możemy sobie złapać tutaj w wodzie tego pupila, dokładnie żółwia. Ja jeszcze tutaj dzisiajawki oczywiście nie robiłem, więc żółwia nie mam złapanego, ale wy możecie to zrobić. Event trwa do niedzieli i tak, i dzisiaj na tym naszym berserku będziemy tutaj chyba próbować się przebierać, tak mi się wydaje. Plan był w ogóle zupełnie inny, to wam zaraz opowiem, co tutaj się wydarzyło dokładnie, ale poczekajcie, na razie byśmy sobie chcieli tutaj znaleźć coś na ulepszoną jakość przedmiotu. Mamy do kociołka w ogóle sporo rzeczy, to możemy już oddać, żeby nas tutaj nie walały się. To są punkty życia 12%, więc zostawimy. I tak, jak to tutaj wygląda, poczekajcie. No musimy poszukać tu jakiejś ulepszonej jakości przedmiotu, bo z tego co widzę nie mam, myślałem, że mam w ekwipunku, ale nie. Także dobra, szukamy. Tutaj tak naprawdę mam tak duże runy, że chyba powinna mi od razu piątka polecieć, ale pewności nie mam, także zobaczymy jak to wyjdzie. Tutaj chociaż na zwykłych itemach to może być ograniczenie, ale dobra, zobaczymy. Najwyżej się poszuka dwóch rzeczy, tylko z tego co widzę coś nam tutaj nie chce dropić. 25%, tam były buty, nie sprawdziłem. Dalej, tutaj nic. Ulepszona jakość trójeczka, ok. I teraz sobie poszukamy czegoś w gabinecie magii, aby była różnorodność. W sensie no, żeby znowu na przykład hełmu nie trafić, tylko coś innego. Tutaj nie, tutaj coś, niestety nie. Dalej to nic, jest blokada chyba 25% w ogóle do golda, jeżeli chodzi o zwykłe itemki, teraz tak patrzę, ale nie wiem, bo prawdę mówiąc nie interesuję się, na czym tam te blokady się zatrzymują. Chcę tutaj sobie potki jeszcze dobić, żeby mieć ponad rok, to też swoją drogą, żeby mieć na ponad rok, aby już potem ich nie kupować i mieć po prostu to z głowy. Dobra, no premia do PD, no kurde, jak na złość nie chcę tej ulepszonej teraz nam wydropić. Tutaj nic nie ma z runami, tu też nic nie ma z runami. Pierścionek jest, ulepszona jakość przedmiotu. Dobra, super. Mamy te dwa itemki i tak, no szukamy tak naprawdę czego? Całego eku nowego dla siebie, nowych broni dla towarzyszy i myślę, że punkty życia u towarzyszy byśmy popróbowali 15% skompletować, ale czy to wyjdzie, no to zobaczymy. Głównie się skupiamy na sobie standardowo, no i mówię, na tych broniach. Tutaj jest, poczekajcie, 21 aura dobiliśmy wczoraj, to raz, a dwa, jak tutaj sami możecie zobaczyć w opis, mamy 367 level i 17 aurę ostatnie przebieranie, czyli dokładnie 20 leveli temu plus 4 aury temu, także no naprawdę sporo czasu minęło. I okej, zostawcie kciuk w górę, jeżeli podobają wam się odcinki z przebierania. No a my chyba nie czekamy, tylko po prostu lecimy tutaj sobie. I co się wydarzyło? Miał być dzisiaj odcinek z wojownika, ale niestety na wojowniku wydałem tonę grzybów, można powiedzieć, zupełnie więcej niż planowałem, to raz. Druga sprawa, tam w ogóle miały być jeszcze miałem tam sobie skipnąć twierdzę, tam za około 1000 grzyba jeszcze było w planach, żeby mi po prostu tych grzybów zostało, żeby skipnąć na 15 i tam zrobić salkę 15 w te urodziny, ale niestety no raczej no po prostu to nie wyjdzie, więc w sensie salkę może do końca urodzin dobijemy tak czy siak, ale na pewno nie jest to tak jak być powinno, jaki był plan, żeby było. Bo po prostu wymieniliśmy sobie wszystko nowe, wszystko mieliśmy świeżutkie i tak dalej, a nie mogliśmy pchnąć żadnego dosłownie lochu. Tam była runa 49%, mogłem ją w sumie wziąć, ale dobra, w tej broni. Nie mogliśmy pchnąć żadnego lochu, mając wszystkie itemki świeże, wszystko nowe, u pachołków mieliśmy przebrane bronie i po prostu nic się nie zadziało, nic nie ruszyło. No, dawały nam itemki po 30 statystyk, więc no naprawdę bardzo dużo, tak naprawdę. A my dosłownie nic nie mogliśmy popchnąć. No dla mnie to był żart i aż nieprzyjemnie się ten odcinek oglądało. Nie dość, że mieliśmy strasznego pecha, nie mogła nam broń dla zwiadowcy polecieć. Chyba z 1000 grzybów na samo szukanie broni dla zwiadowcy poszło. No to jeszcze coś takiego, więc no dla mnie to jest dosyć słabe. Odcinek na pewno by się słabo oglądał. Także po prostu nie dość, że więcej by mi dało zamiast to przebieranie, to kupić sobie złotą ramkę i skipnąć twierdzę i zostawić itemki takie, jakie miałem i się przebrać na przykład na następnym epiku, aniżeli teraz, bo po prostu dosłownie nie dało mi to praktycznie nic. Tak więc no niestety, tak wyszło, jestem niezadowolony i szkoda, bo po prostu plan był taki, że dzisiaj pojawi się odcinek z
Wojownika, a na przykład jutro albo w niedzielę właśnie tutaj z tego Berserka. No ale jak sami widzicie, niestety nie jest to takie proste. No i niestety jeden odcinek poszedł totalnie na zmarnowanie. No słabo, nie będę mówił, ale jest to dosłownie słabe, bo no nic nie mógł ten wojownik pchnąć, dosłownie nic, no aż mi wstyd było takie coś wstawiać i po prostu usunąłem to nagranie i tyle, aby zapomnieć, co się wydarzyło dzisiaj. Także no trudno, no plus jest taki, że mamy świeże itemki, ale co z tego, skoro nam to tam nie dało praktycznie nic levela. No ale dobra, no szukamy tutaj, mieliśmy tutaj się przebierać, może jeszcze dobić na przykład dzisiaj albo jutro 388 i dopiero się przebierać, no ale jak sami widzicie, niestety nie do końca nam to wyszło. Tu nam daje sporo nam daje golda, więc możemy wziąć. Ale dobra, co my tu mamy? Pasek zbroje i rękawica. Także w sumie nie za wiele. Pasek drugi jakiś, plus 44 i sporo nam daje pancerza. No możemy go wziąć na razie. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Klata jakaś. Klatę już niestety mamy, więc i to plus 40, ta nam daje o wiele mniej, także spoko. No też nam tutaj z tego, co widzę, nie dropi. O, jest jakaś broń, 49... plus 28, no nie jest to wcale nic takiego wow, jeżeli chodzi o rozrzut. No runa jest dosyć spoko. Dobra, no na razie ją wyjmiemy i zobaczymy, co nam tutaj dalej poleci. Mamy rękawice na łączną odporność, to jest na pewno na plus. I dobra, czyli robimy teraz tak, rękawice sobie na pewno podmienimy. To już będzie z głowy jakby, rękawice będziemy mieli z głowy. I co my tutaj mamy dalej? Te rękawice możemy spróbować dać wojownikowi, plus 38, tracimy sporo pancerza. Ale dobra, damy mu, i tak ma 50% z tego, co widzę. Tutaj tą broń, to premia do złota na razie zostawimy, tutaj te itemki niech sobie będą z boku. I to nas na razie nie interesuje. Dobra, szukamy dalej. No zobaczymy, jak to tutaj wyjdzie. Mamy jakiś pasek, punkty życia 13%, zobaczcie, już nam niedługo to już nam jeden item da 15%, więc strasznie spoko. No na wszystkie cechy, ale będzie w razie do podmianki tam dla towarzyszy. Jakieś rękawice, ale na wszystkie cechy. No rękawice to my już mamy, interesuje nas, co nas jeszcze interesuje, tak szczerze mówiąc, na pewno nas interesuje hełm, odporność na ogień. I co więcej, no znowu jakieś rękawice, ale one nas nie interesują. Mamy to, więc poczekajcie, bo to też jest ciężki temat, żeby tutaj to możemy w ogóle sprzedać, skoro już... A, no dobra, sprzedamy, trudno, to były punkty życia, zapomniałem, ale dobra, o tym mówiłem na odcinku. No już jestem dzisiaj wybity po prostu z rytmu przez to i my w ogóle tutaj mamy mało golda, więc z tego, co widzę, to my nie możemy sobie tak pozwalać na kupowanie wszystkiego, jak leci. No ale dobra. Najwyżej porobimy trochę misji i jakoś to tam wyjdzie. Pokupujemy sobie te potki, że jak już tutaj nam dropią, to niech będą. To na wszystkie cechy, więc tak, że nas zbytnio nie obchodzi. No była potka, skipnąłem. Dobra, HP już mamy, czyli teraz jeszcze bym chciał na siłę poszukać, żeby mieć na chociaż te 370 dni i będziemy mogli się skupić tylko i wyłącznie na itemkach, więc spoko. A tak jak mówię, no najwyżej tam trochę misji porobimy, żeby tego golda sobie znaleźć, powiedzmy, właśnie na to przebieranie dalej. No mówię, no na tym berserku planowane przebieranie było najwcześniej jutro, jak nie w sobotę, jak nie w niedzielę, więc musicie wybaczyć tutaj pewne nieprzygotowanie postaci, no ale tak to już jest. No nie chciałem was zostawiać kolejny dzień bez filmu tak naprawdę, więc to głównie z tego powodu wam tutaj ten film daje. Dobra, to możemy na razie podmienić, to jest PD 5%, więc niech tam będzie, to akurat nas zbytnio nie obchodzi. I dobra, potki już mamy, czyli teraz po prostu sobie szukamy to, co nas interesuje. Tutaj zbytnio nic, mamy jakiś pierścionek, możemy go wziąć, pyk i co więcej. I mamy, to jest na 3 staty, ulepszona jakość przedmiotu, więc dobra, wiecie co, zrobimy to sobie po prostu tak, to podmienimy. Pierścionek, co ona dzisiaj chciała te amulety, więc pierścionek będziemy musieli podmienić, pyk, w ten sposób, tego sobie po prostu sprzedamy, bo nas nie interesuje zbytnio, to sobie kupimy, bo to jest ulepszona jakość przedmiotu, niech już będzie, bo i tak tam na jedno wyjdzie. Odzyskamy klejnot, wrzucimy. Dobra, z gabinetu magii mamy tak naprawdę wszystko. Tutaj mamy jakieś rękawice, ale nas nie interesuje, a stąd mamy
co my mamy, tylko chyba rękawice, resztę musimy poszukać dopiero, więc dobra, szukamy. Są jakieś buty, premia do PD 6%, te nam dają łączną odporność, no ale możemy podmienić, niech będzie. Tymi runami się za chwilkę tutaj pobawimy, zobaczymy jak to po prostu nam wyjdzie, ale na razie niech będzie w ten sposób. Jest jakaś klata, ulepszona jakość, niech będzie na ten moment, chociaż klatę to my już mieliśmy, w sumie też zepsułem. Dobra, no szukamy dalej. Są buty, ale buty nas nie interesują. Ile tutaj w ogóle? Nie to. Ten wojownik plus 35 i nawet spoko, więc możemy mu podmienić, żeby już tutaj nam syf się nie robił. Dobra, szukamy teraz broni i mamy jakąś broń, 43%, rozrzut bardzo podobny do tej, troszkę może większy, plus 28, plus 14, no dobra, tą broń chyba damy temu, bo ma troszeczkę słabszą runę aniżeli ta, więc damy temu na ten moment i o, no co jest, i okej, szukamy dalej, cyk. Czyli broń dla Barbara już mamy i broń ewentualnie dla siebie też już mamy, teraz szukamy czegoś dla pozostałych. Hełmik, poczekajcie, hełmik mamy, klatę mamy, buty mamy, pasek mamy, dobra, więc w zasadzie jeżeli chodzi o takie itemki, no to mamy wszystko, to niestety na wszystkie cechy, więc nas nie interesuje. I jest jakaś broń, za mało golda, czyli już gold mi się skończył, więc okej, i dobra. Teraz co my musimy zrobić? Teraz musimy zrobić tak, aby mieć tutaj full secik na 10% za runy mamy, czyli nie mamy golda, więc tak. Musimy zrobić coś takiego, aby mieć tutaj za golda mamy 39%, i czy my mamy tu coś jeszcze na golda, czy będziemy musieli w miarę na szybko poszukać. Łączna odporność, no coś na golda by się przydało, żeby mieć te 50% na razie, nie? Bo ja potem to będę i tak jeszcze inaczej robił, inaczej kompletował, jest coś na golda, cyk. I dobra, tu musimy obok siebie położyć, żeby nam się nie pomyliło. Poczekajcie, sprawdzimy jeszcze, to jest 50%, tu jest 10% i w razie czego poszukamy sobie jeszcze żółwia, to jest wyspa trupiego łba. I już mamy wyspę trupiego łba, super, i mamy od razu jajko. Więc to na pewno na plusik, znowu jakieś statystyki nam polecą. I dobra, zrobimy sobie tak, niech będzie z pół paska, robimy oczywiście jeszcze na expa, na tej postaci. Tutaj itemki, tutaj misje, ale już powoli będziemy się skłaniać ku temu, aby robić właśnie na... No tutaj tą piątkę weźmiemy. Oj, nie mam miejsca w plecaku, to też mój błąd. Cyk. Byleby tutaj tego golda zebrać, nie? 3 i 2, tutaj pyk. Poczekajcie, co? No dobra, tą piątkę weźmiemy. Niech będzie, i tak nie ma szału. Tutaj weźmiemy tą siódemkę raczej. Tutaj chyba tą, chociaż ta 2,5 jest podobna, więc weźmiemy 2,5, znowu nie mamy miejsca, więc kupimy. No i dobra, to możemy już kupić w razie, niech będzie. A, my nie mamy chyba ulepszonej jakości? Nie, mamy ulepszoną jakość, więc wszystko jest git. Bardzo tutaj duże zamieszanie widzicie. No ale dobra, od razu wrzucimy coś do tego i mamy coś dla zwiadowcy. No ten rozrzut jest tragiczny, ale plus 40, no może coś tam jeszcze lepszego znajdziemy, ale na razie niech po prostu ma. Nie będziemy się tutaj rozwodzić. Jestem nauczony po prostu, że na wojowniku tyle nam zeszło na szukanie tych itemków, że nie będziemy wybrzydzać grunt, żeby te średnie obrażenia były po prostu większe. Dobra, poczekajcie, tu jeszcze zrobimy parę misji, żeby nam tego golda w razie nie brakło. Może to nie jest mądre, co ja robię, no ale już trudno, mówię, no w ogóle tu nie było zaplanowane przebieranie się dzisiaj. Wyszło jak wyszło, trudno. Tu tą piątkę możemy wziąć. Już i tak jestem, ja jestem taki, że wiecie, wolę sobie coś zaplanować i jak mam coś zaplanowane, to jestem zadowolony, a teraz jak ten plan jakby nie wypalił, no to już jestem niezadowolony, no ale dobra, lecimy dalej. Poczekajcie, co nam tu jeszcze brakuje? Chyba nic, chyba tak jak mówiłem, już tych broni tylko i wyłącznie szukamy, a w zasadzie teraz to już tylko jednej, żeby nam coś tam dla maga wypadło i będziemy się mogli zacząć bawić w wymianę tych itemków i w jakieś tam runki inne. Ale to tak jak mówię, jeszcze zobaczymy jak wyjdzie. Dobra, tu jest ulepszona jakość, to nas zbytnio nie interesuje. No myślę o tym rozrzucie dla tego zwiadowcy, bo jednak nie jest on wcale wybitny. Punkty życia 9%. Czy my chcemy to wziąć, żeby tylko było? Nie, to najwyżej poszukamy później. Chociaż później pewnie nie będziemy mogli znaleźć, znając życie, ale mniejsza z tym. To już sobie założymy, niech będzie.
to możemy w zasadzie sprzedać, tak mi się wydaje. No dobra, możemy wziąć, skoro mamy jeden slocik. I dobra, mamy jakąś broń, runka nie jest wybitna, ale zobaczmy, co nam wyleci. I wyleciał nam znowu łuk, no rozrzut jest większy, minus jeden, no ale ten rozrzucik troszeczkę lepszy, nie? Więc myślę, że możemy to podmienić jeszcze. Skoro i tak już nie wypadło dla maga, tylko dlatego, to niech będzie. I okej, szukamy dalej. Jest jakiś pasek, ale nas nie interesuje. Teraz nas interesują tylko i wyłącznie bronie. No straszny tu jest bajzel w tym ekwipunku. Strasznie się ciężko połapać co do czego. Łączna odporność, zobaczcie. Łączną odporność jak najbardziej możemy sobie wziąć. Tylko, że w tym wypadku musimy chyba sprzedać. Czy my tutaj mamy coś do sprzedania dla wiedźmy? No nie bardzo. Więc w tym wypadku chyba sprzedamy sobie to, bo jednak wolimy łączną odporność. I lecimy dalej. Buty, szansa na legendarne, no to nie. Broń, mamy jakąś broń, 39, no rozrzut znowu tragiczny. Ale dobra, no może się uda, cyk. No i dla zwiadowcy, no to niedobrze, to niedobrze. Rozrzut jest słaby, to samo, tam minus 6, średnie te same, więc no teraz jak dla zwiadowcy dostajemy to, w sensie teraz na tej postaci nie dostaniemy broni dla maga przez nie wiadomo jak długi okres czasu, a na wojowniku było tak, że dla zwiadowcy nie mogliśmy dostać żadnej broni, także widzę, że się fajnie tutaj zamieniają. No ale trudno, dobra, co to za hełmik? No teraz, tak jak mówię, no chyba nas interesują tylko i wyłącznie łączne odporności, jeżeli już. Tu musimy w ogóle na siebie przeskoczyć z powrotem. No i ewentualnie jakaś broń. Ta broń, którą mamy teoretycznie dla siebie, jest łączna odporność. Ta broń, którą mamy teoretycznie dla siebie, no ona nie jest wybitna. Nie oszukujmy się. Ale no... Co zrobić? No runy nie ma tragicznej, no ten rozrzucik by pozostawiał wiele do życzenia, ale niech będzie. Poczekajcie, to możemy posprzedawać. Patrzę tutaj, co ma słabą runę, to sprzedajemy, bo szkoda miejsca. Premia do złota 31, to tam na razie olejemy. Dalej, no dajcie broń i będę zadowolony. Jest jakaś klata, szansa na legendarne, no to też nas zbytnio nie robi. Dalej, paseczek, odporność na błyskawice, no nie bardzo. Broń, jest jakaś broń, fajna runa, znowu. Rozrzut no kiepskawy, ale niech będzie. Pyk, no i mamy coś dla maga, spoko. Ile to mu w ogóle daje? Plus 45, no to widzicie, że te bronie nie były wcale takie stare. Ale skoro już wymieniamy, to wymieniamy. I tyle, dobra, i teraz tak, musimy się tutaj rozgarnąć. Tą broń sobie już niech będzie, że podmienimy. Na ten moment. Pyk, no mówię, szału nie ma, ale niech będzie. To mamy nowe. To mamy nowe, pasek mamy stary, więc pasek, tylko który my tutaj chcemy? Chyba ten, a nie, to jest na wszystkie cechy. Premia do PD. Łączna odporność, ale na wszystkie cechy. A no w sumie po co my na runy patrzymy? Później sobie te runy po prostu wymienimy. Więc dobra, tego podmieniamy. To mamy nowe, czyli ta strona jest już nowa. Broń jest nowa, buty są nowe, rękawice nowe. Klata i hełmik teraz tak naprawdę. No to hełmik... Hełmik mamy tylko jeden, więc bierzemy go. Miejsce na klej, no cyk. Tutaj odzyskujemy. Tylko ja zepsułem, bo tam była przecież, tam były punkty życia, ale dobra, no na razie olejemy. I mamy klatę. Klatę sobie bierzemy tak. I tą klatę sobie wymieniamy tak, tylko że najpierw musimy podmienić. Dobra, punkty życia, ja nie mam wcale punktów życia, co ciekawe. Więc dobra, jakieś tutaj takie runy, które nas nie obchodzą. Czyli na przykład w hełmie mamy odporność na ogień, ta runa nas nie obchodzi, więc sobie wymieniamy z klatą. Cygi mamy 8% i teraz tą klatę możemy odzyskać klejnot. Możemy tutaj zrobić miejsce na klejnot i dać temu. Dobra, czyli w teorii itemki są jakby wymienione. Tylko teraz tak, 8% mamy bonus run, więc przydałoby się tutaj znowu podmienić. I co my tutaj mamy takiego, można powiedzieć, słabego, co nas zbytnio nie interesuje? No tą ulepszoną, chociaż ulepszona jakość, to tam niech sobie będzie. Na przykład w pierścionku. W pierścionku sobie zamienimy runy z rękawicami. Pyk. I dobra, rękawice mają odporność, to ma punkty życia i git. I tak naprawdę już mamy 15%, więc spoko. Ale ile mamy łącznej odporności? Łącznej odporności mamy tylko 35%, 36, przepraszam. Nie za wiele, więc tu mamy na przykład w butach łączną odporność.
Także moglibyśmy podmienić sobie, ja i tak muszę tutaj osobne kudawki zrobić, to już bym chciał mieć takie, wiecie, kompletne. Także dobra, w tych butach jest łączna odporność, więc zamieniamy, dobra, i mamy 54%. I czy my tutaj jeszcze gdzieś mamy łączną odporność? Tu mamy 16%. I tu mamy 16%, więc okej, to jest dobre. I tu mamy 18% w tym pasku. Dobra, co my tu jeszcze mamy słabego? To mamy na przykład słabe. I w ten pasku możemy sobie wziąć... Poczekajcie, tu jest łączna odporność. Tak, dobra. 72%, czyli nam brakuje 3%. Poczekajcie, tu jest fajna runka, to możemy olać. To jest fajna runka. Premia do PD, przyda nam się ta premia do PD, tutaj już na przykład będziemy mieli 10% PD, więc to będzie nasze kudławki obecne. Ulepszona jakość przedmiotu nas nie interesuje, więc sprzedajemy. Premię do złota mamy, więc też nam się przyda. Punkty życia, dobra, odporność na błyskawice, szansa na legendarne artefakty. I okej, co my tutaj jeszcze mamy? Premię do PD nas zbytnio nie ciekawi. Dobra, chyba wiecie co, ulepszoną jakość przedmiotu sobie weźmiemy, zamień runy i na przykład to akurat byle co, na przykład z tym, pyk, i mamy 75%, dobra, czyli mamy 15% bonus z run i mamy 75% łącznej odporności. Także można powiedzieć, że set jest kompletny, także jestem zadowolony. I teraz tak, dobra, co nas interesuje? Najpierw tutaj w tych, u tych naszych towarzyszy interesuje nas, żeby oni mieli też 15% punktów życia. Tylko tak, ona ma 10% i to tylko w jednym itemku, także zamienimy jej, poczekajcie, co ona tutaj ma takiego, co nie jest jej potrzebne? No na pewno na przykład to. Więc tak, zamień runy. Weźmiemy sobie na przykład te buciki, punkty życia 12%, cyk. I git, i ona już ma 15%, a my mamy premię do zło, a nie, bo już mamy buty do PD, dobra, czyli to nie może być, to po prostu idzie, że tak powiem, na śmieci, to też pójdzie na śmieci. I dobra, i mamy tutaj jeszcze jedno, jak wygląda nasz mag? Mag ma tylko 10% i ma też w jednym itemku 10%. A jak wygląda nasz wojownik? No chyba wojownikowi by się bardziej przydało, on ma 8%, tylko w czym? W hełmie, czyli my na przykład tutaj, bo jemu się, co to jest ulepszona jakość przedmiotu, no dokładnie, więc jemu się nie przyda. Także my tutaj z tym paskiem mu zamieniamy i mamy 15% bonusu z run u tego kolegi. Także spoko, więc przydałby nam się jeszcze jeden itemek na bonusy z run. I to tak naprawdę może być nawet zwykły. To dajemy do śmieci też, w sensie do śmieci, no to będzie wszystko do kibelka. Przydałby nam się jeden itemek na, najlepiej epic w sumie, na premię do złota. I przydałoby nam się coś zwykłego na punkty życia i to nawet byle co, więc dobra. Poszukajmy, o, na przykład coś takiego, dokładnie. I teraz tak, u maga mamy 10% bonus z run. I co jemu się nie przyda? Szansa na legendarne artefakty mu się nie przyda. Więc bierzemy sobie te rękawice, pyk. I mag ma 15% do bonusu z run, czyli git, czyli jest tak jakby, można powiedzieć, komplet. Oczywiście ja bym tutaj im jeszcze chciał zrobić łączne odporności, tak jak mamy u siebie, na swojej postaci, no ale to już nie teraz. To myślę, że może na przykład na następnym epiku zrobimy Barbarowi, tam na przykład, bo teraz to ja się planuję przebrać dopiero gdzieś tak na 405 levelu, 400 może nawet 10, więc na jeszcze troszkę czasu do tego minie, tak mi się wydaje. Także może na przykład na następnym epiku poszukamy Barbarowi. Może na jeszcze kolejny, ja tutaj sobie będę powoli kompletował, żeby mieć te łączne odporności. Może na kolejnym Kunegundzie, czy tam no, w ogóle powinniśmy chyba zacząć od Kunegundy, drugi Barbar, a na końcu Magusiowi. Teraz myślę, żeby to dało, chociaż nie, no to bym musiał bardzo dużo itemków znaleźć, więc raczej by było ciężko z tym. Ale myślę, że na następnym epiku może byśmy nawet ich wszystkich już tutaj porobili, nawet te zwykłe po 16% bym sobie poszukał itemki, żeby nie epiki i pozamieniał. Myślę, że jest to do zrobienia, a na razie zostawimy ich tak jak są. To możemy sprzedać i szukamy jeszcze jakiegoś, poczekajcie, tu mamy rękawice, pasek, czyli w gabinecie magii by było łatwiej poszukać. Tu już nas nie interesują statystyki, byleby po prostu coś na golda nam wyleciało. Te podki mamy, dobra. Szukamy czegoś na golda, no, odporność na zimno niestety, szansa na legendarne też nas nie interesuje.
Lecimy dalej, okej, tutaj jakoś to przebieranie poszło, prawdę mówiąc, z tych broni nie jestem zadowolony, bo ani dla siebie nie mam jakiejś wybitnej, ani tutaj właśnie dla tych naszych towarzyszy, ale dobra, no zawsze tam jakieś średnie im podniosło, a te bronie, no to wiadomo, można później tam spróbować sobie powymieniać, jakoś to tam w miarę wyjdzie. Tylko mówię, no ja bym chciał premię do złota, dokładnie. I mamy też kompletny secik na awkę, tylko muszę pamiętać tutaj, żeby się przebierać, bo już się odzwyczaiłem, że na berserku miałem punkty życia i secik na awkę właśnie w jednym tutaj secie, a teraz będę musiał się przebierać, no ale dobra, mam te itemki, żeby o tym pamiętać. I co? I czy my chcemy sobie popróbować lochy w tym nowym secie? Czy my byśmy chcieli jeszcze im na przykład poszukać tych łącznych odporności? To jest dla mnie ciekawe. Poczekajcie, no zacznijmy od tej Kunegundy. Tutaj mamy łączną odporność w tym itemku. Cyk. Poczekajcie. Jeszcze też jedna sprawa mnie ciekawi. Tutaj na przykład mamy dwa itemki na punkty życia, więc odpadają. Czyli tak, 16%, 32, 32, 48, 64 załóżmy. No dałoby radę bez problemu tutaj te właśnie procenty sobie dostać. Tu nie mamy łącznej odporności, no i czy my chcemy szukać? No kurde, może poszukamy, może popróbujemy. Na łączną odporność byle co, chociaż to może być monotonne, nie ukrywam. Ale jak już się przebierać, no tam było 12%, aha, czyli mogą nam też takie słabe lecieć. No to niedobrze, akurat ja myślałem, że już skoro mieliśmy tyle tam tych naszyjników zwykłych na 16, to myślałem, że już na mniejsze nie mogą polecieć, a tutaj niespodzianka, ale dobra, zobaczymy jak to w ogóle leci, jeżeli jakoś w miarę, to możemy jeszcze tu próbować coś pokombinować, tam był pasek, ale nie sprawdziłem, mój błąd, premia do PD, buciki, odporność na zimno, premia do złota, szansa na legendarne. Oj, skipnąłem przypadkiem odporność na błyskawice, no to nas nie interesuje. O! Zobaczcie, co nam poleciało przypadkiem, zobaczcie, jaki super rozrzut. A minus 10, a bo my nie mamy tego! Kurde, jak już szukałem, to mogłem założyć tę ulepszoną jakość. Ale no runę podmienimy, nie? Ale rozrzut o wiele lepszy, no 10 średnich tracimy, 6 tych. Ale dobra. Podmieniamy, zapomniałem założyć, zaraz to zrobię. Kurczę, by nam taka fajna broń poleciała. Tak, zamiast tego 49, miejsce na klej, no cyk, cyk, pyk, dobra. Czy my tu mamy znowu coś na ulepszoną jakość? Tu mamy na ulepszoną jakość i chyba tu gdzieś było, dokładnie. I tutaj, dobra, szukamy dalej. Szansa na legendarny, premia do złota. Premia do PD, no to może być monotonne, tak jak takie przebieranie jest w miarę dynamiczne, tak szukanie takiej łącznej odporności jest dosyć monotonne, więc ja po prostu bym myślę, że tutaj przysiadł, zbierał sobie przed kolejnym przebieraniem całe EQ takich itemków właśnie po 16%, nawet tych zwykłych, i wtedy byśmy mogli coś na odcinku tutaj podziałać i pomieszać. Tylko no mówię, ja bym chciał chociaż jeden znaleźć na łączną odporność 16%, żeby zobaczyć, czy faktycznie się da. 13%, no kiepsko, czyli jak sami widzicie, o 15%, no 15% już możemy wziąć, no ale to jest epic, więc tu mamy 12%. Z tych 12% może też by się uzbierało w sumie 13%, znowu 13%. Spróbujemy chociaż tą Kunegundę, wiecie, przynajmniej na razie, a zobaczymy, jak to wyjdzie dalej. 13%, dobra, na razie niech będzie tyle. Poczekajcie, bo ja tutaj coś... Aha, dobra, bo ja mam tak. Okej, już się bałem, że coś zepsułem. Dobra, no tą Kunegundę spróbujemy na razie przebrać. Czyli tak, ona w kapeluszu ma dobre, w rękawicach ma słabe. Więc robimy cyk, robimy zamień runy. I nas interesują głównie... Tu mamy też CV i tak widzicie, jak to wygląda. Czyli na przykład nas interesuje to. Interesuje nas zamień runy. Interesuje nas na przykład to. Pyk. To możemy już ten. Ulepszona jakość przedmiotu, czyli rękawice teraz mamy dwie pary. To łączna odporność, cyk. I nas interesuje jeszcze na przykład to.
Łączna odporność, cyk. I dobra, jeszcze ewentualnie ile mamy? Łączna odporność 70%, czyli jeszcze jeden itemek byśmy sobie znaleźli na łączną odporność, na przykład taki. I jak sami możecie zauważyć, na tych zwykłych też jesteśmy w stanie wyciągnąć 75%. Już tu widzę prawie półgodzinny odcinek. Ale spoko, poczekajcie, temu zamienimy zamień runy. To jest naszyjnik, dokładnie ten. Pyk. No i mamy łączną odporność i mamy też punkty życia, więc ze zwykłych itemków także da się to zrobić. Więc na razie niech Kunegunda ma, a ja tutaj mówię, no schodzi na to dosyć długo, więc na razie sobie po prostu to zrobimy tak. To niech na razie będzie ta ulepszona jakość przedmiotu, tak mi się wydaje. Poczekajcie, bo to jest w ogóle syf, jak nie wiem. Tutaj musimy sobie talizmany dzisiaj mamy. Talizmany nas nie interesują zbytnio. Dobra, czyli tak. To na pewno sprzedajemy. To sprzedajemy. Trzeba tu się ogarnąć, bo jest syf. To jest ulepszona jakość przedmiotu. To są epiki do ewentualnie do kibla. To sprzedajemy i tutaj mamy itemki w razie do wiedźmy. Okej, czyli jest to można powiedzieć w miarę ogarnięte. I teraz tak, co nas interesuje? Interesuje nas, w sumie to zaczarujemy wszystko, żeby nie było, oprócz tego standardowo. Przede wszystkim te rękawice i bronie. Zaczarujemy od razu EQ na awkę, abyśmy oprócz tego. Za mało złota, już nie mam golda, kurczę. No niedobrze, szkoda mi tutaj tej. Nie patrzę na tego golda, jest nieogarnięty jest dzisiaj ten odcinek. Nie podoba mi się, no ale trudno, jak już chcę dla was coś nagrać, to niech będzie. Poczekajcie, na co mi tu brakło? No na piwo, no piwo jest dosyć ważne. Więc co? Jak to wygląda tutaj z nimi? No im na pewno trzeba bronię zaczarować, ale to też dosyć drogo wychodzi. Oj, no dobra, no trudno. Musimy tutaj troszeczkę misji zrobić. Ta jest lepsza. Zmarnujemy tak z pół godziny warty, no ale trudno. Czego się nie robi na potrzeby odcinka. Już dokończymy ten jeden pasek, niech będzie. Tutaj 5 i 4, nawet więcej. Tu bardzo fajna misja, czerwona. Z tego co widzę, o, wydropił nam w ogóle metal. Czyli to co wyszło w tej ostatniej aktualizacji, że nam dropią surowce do kowala, to możemy wziąć tak. Ta misja będzie lepsza. Ta misja jest spoko. No i same 7,5, więc dobra. Robimy na godzinę znów. Pyk. I okej, okay, tego sobie używamy. To sobie czarujemy, żeby było już, że tak powiem, kompletne, jakbym założył i szybko przeklikiwał ławkę, żeby o tym nie zapomnieć. Tu mamy broń i okej, okay, wiecie co, możemy sobie jeszcze wejść na koniec tego odcinka, ulepszymy to za chwilkę, to standardowo. I możemy sobie wejść na koniec tego odcinka jeszcze do lochów i popróbować coś podziałać. Poulepszamy razy 8, bo chyba nas na to stać, nawet mamy chyba nadwyżkę niż razy 8, ale zobaczymy, no bo to są nowe itemki. Więc nie wiem jak to dokładnie wygląda. Weźmiemy sobie pyk. Też nie wiem jak to mi poulepsza, bo wiadomo, że z tym ulepszaniem różnie bywa. Razy 8, dobra. Czyli znowu poulepszało w cały świat. To mamy razy 7, to mamy razy 5, co ciekawe. Razy 9, razy 8, razy 9. No to nie ma tragedii, broń możemy jeszcze raz sobie ulepszyć. I dobra jest, zmienimy wygląd, bo już mi się znudził ten wygląd tego seciku. Można powiedzieć tego tornadowego 500+, więc sobie zmienimy po prostu ten wygląd, tylko na jaki ja bym chciał. Ja bym chciał chyba na taki, bo ja w ogóle źle klikam, dobra, nieistotne. Ja sobie chyba zmienię na zmiana wyglądu. Ja sobie zmienię na taki złoty, niech będzie, pyk, zmiana wyglądu, cyk. Bo i tak jak mówię, no te itemki to już mi będą służyć przez kilka miesięcy na pewno. Więc sami wiecie jak to wygląda, zmiana wyglądu. Co tutaj mamy takiego fajnego, złotego? Niech będzie to, bo nawet pasuje. Pierścionek, no chyba ten najlepiej pasuje. Paseczek jakiś do tego kompletu by nam się przydał, ale tutaj nie widzę żadnego takiego typowo właśnie złotego. Więc chyba będę musiał wziąć tego.
i zmiana wyglądu tutaj. Co by tutaj pasowało? A chyba to jest takie typowo złote. Dobra, niech na razie będzie coś takiego. Mamy troszeczkę golda, ale na razie nie wydajemy i spróbujemy sobie pocisnąć coś w lochach. Tak troszkę, żeby sprawdzić, czy to przebieranie nam faktycznie trochę dało. No na razie mamy Hemoridor. W ogóle wczoraj pocisnąłem przedostatni portal już. Zaraz wam tutaj zresztą go pokażę. O, już mam 5 na 10, więc jeszcze jeden portal. Od jutra zaczynam go klikać i myślę, że w sensie... Ja powiedziałem, że wczoraj pocisnąłem, a ja dzisiaj pocisnąłem ten portal po północy. Więc, dobra, padło, super. Więc tak jak mówię, już mi zostaje tylko jeden i tylko i wyłącznie jeden portal do kliknięcia i będziemy mieli zamknięty, także super. No, jakiś wojownik padł, sami widzicie. No i teraz mamy kolejnego wojownika, ale on jest tutaj bardzo mocny, także jego raczej nie ma co. Mamy Aresa, Ares to jest wojownik. No i tutaj mu zbijamy te powiedzmy pół HP, ale raczej nie ma co. W sensie, no nie zrobimy mu tu za wiele, przynajmniej tak mi się wydaje, że nie ma opcji, także dobra. O, 13 piętro, zapomniałem o tym 13 piętrze. No i zobaczmy, jak to tutaj faktycznie wygląda. Bo ja wam mówiłem, jak robiliśmy ten test aktualizacji, że on byłby do zrobienia właśnie w tym 13 piętrze, ten haker Jan, ale chyba wtedy jakieś bliższe próby mu zostawialiśmy aniżeli teraz, z tego co kojarzę. Także śmieszna sprawa, no ale dobra, no zobaczymy. No jesteśmy berkiem, powinniśmy, to jest wojownik, także on wiadomo nie jest dla nas jakoś prosty. 20 milionów tam było, 51, 7 milionów, no nie jest do zrobienia, kurczę, 20 milionów. Myślę, że bez większych problemów powinniśmy go tutaj kliknąć. Tylko właśnie pytanie, czy... No 5 milionów, kurde, on jest do zrobienia. No fajnie, no to jest 300 milionów expa, więc fajnie by było pokonać. Ale zobaczmy, czy jako tako nam to wyjdzie. Ustawiłem tutaj w ogóle wartę? Ustawiłem, dobra. Tak, już jestem taki zalatany dzisiaj przez to, że ten odcinek z wojownika nie wyszedł. Kompletnie mi mój plan nie wypalił, niestety, jeżeli chodzi o nagrywki. I teraz nie mam pojęcia, co ja wam wrzucę w niedzielę. Może być tak, że w niedzielę nie będzie filmu, no ale jeszcze postaram się coś podziałać i coś pomyśleć więcej. No ale zobaczymy. Dobra, no dawaj, haker. Kolejny to jest chyba mag, więc tego kolejnego też na pewno przeklikamy. Tylko grunt, żeby tego hakera tutaj machnąć. I będzie naprawdę spoko. Oj, no niedobrze, niedobrze, no haker tutaj nie jest skłonny, żeby nam odblokować drogę w tym 13 piętrze, ale no... No kurde, jak 5 milionów mu zostawało, to jest dosłownie jeden hitek więcej i on powinien nam paść, także nie wiem. No chciałbym go pokonać, dobra, do 1700 powiedzmy. Do 1700 jak nie padnie, to zlecimy na szybko dalej. Bardzo długi będzie ten odcinek, no ale trudno, no to jest epicki weekend. Dużo dzisiaj żeśmy zrobili, dużo tam pomieszaliśmy. Mamy tak naprawdę już idealny secik pod PvP i pod lochy. Także jest naprawdę super. Tylko tak patrzę, no broń nam się trafiła git, mogłaby być lepsza, no ale trudno. Nie no, wszystko mam ok, 25% pancerza, wszystko jest git, więc no dobra, nie pozostaje nic innego jak go w końcu kliknąć. Mam przynajmniej taką nadzieję, że się uda tego hakera tutaj machnąć. Ostatnie to też jest mag, chyba na tych trzech przeciwników, jak jego pokonamy, to na trzech przeciwników dwóch to są magowie, a chyba przedostatni to jest wojownik albo zwiadowca, tak więc no myślę, że jakbyśmy przebrnęli przez tego bloka zwanego wojownikiem, no to raczej by on, byśmy te 13 piętro nawet mogli się pokusić o zamknięcie, powiem wam szczerze, bo jak sami widzicie, przeciwnicy sprzyjają berserkom, no nie można powiedzieć, że nie. No ale dobra, no na razie tutaj musimy tego wojownika pokonać. Kurde, no chciałbym zobaczyć, żeby tu się pojawił napis, że pokonany. No ale nie wiem, no zobaczymy, jak to wyjdzie. Co chwilę mu tam, no 10 milionów, 5 milionów już na starym secie. Wiadomo, że ten nowy set nam nie dał nie wiadomo ile w dalszym ciągu, bo to nie jest nie wiadomo co. Nie jest to nie wiadomo ile statystyk, ale jednak wydaje mi się, że powinniśmy być w stanie
go tutaj machnąć. Dobra, wiecie co? Poczekajcie, ja tutaj jeszcze za pamięci sobie zmienię opis. 387 i tutaj damy 21, cyk. Czy to się zgadza? Wszystko się zgadza. Dobra, wiecie co? Wejdziemy sobie do tornadka. W tym tornadzie myślę, że jestem w stanie troszeczkę tych przeciwników pokonać mimo wszystko. I może to mi da tam jakiegoś golda, da mi na pewno, wiecie, jakiś może nawet level czy coś i jeszcze tam sobie do niego wrócimy. Dobra, kolejny padł. Król krasnoludów, to jest wojownik. No ale padł, kolejny padł i nie mam miejsca w plecaku. Dobra, jak to wygląda? No i super, żaden itemek z tornada mi nie poleciał dla wiedźmy. Także okej, więc muszę i tak posprzedać po prostu te tanioczki po 2,5 miliona, tu mamy dziesiątkę. To jest ulepszona jakość, więc nie ruszamy. Tu jest dziesiątka, dziesiątka, ósemka, więc też drogo. No i ta broń piątka, więc możemy się jej pozbyć. Natomiast ile ta broń daje? Ta broń daje 3,6, więc też możemy się jej pozbyć. I dobra, lecimy dalej. Dajcie jakieś amulety, żeby wiedźma też była zadowolona i żeby poszło w statystyki. Byłoby naprawdę miło. No, tam jaka bliska próba. Kurde, tym berkiem się tak fajnie klika, już tutaj naprawdę bardzo, bardzo dawno nic nie ruszałem w nim. Jaki w ogóle fajny przeciwnik, Hydra. Nie widziałem, nie kojarzę tego artu w ogóle. Strasznie ładny. Dobra, kolejny padł i znowu nie mamy miejsca w plecaku. Dobra, czy coś nam wypadło? Chyba znowu nic nam nie wypadło dla wiedźmy, no to tragedia. 10 milionów, to możemy sprzedać, to możemy sprzedać. Broń za dziesiątkę, to możemy sprzedać. To jest ten minus z braku miejsca, chociaż w sumie ja sprzedaję te drogie itemy, ja mógłbym te epiki posprzedawać w teorii. No tak mi się wydaje, że chyba te epiki, chociaż te buty są drogie, ale na przykład takie coś i takie coś bym mógł posprzedawać. Dobra, na razie niech będzie tak. Dodamy sobie te 10 siły, zawsze coś i dobra, i lecimy dalej. 388 może wbijemy, może nam się uda, byłoby miło. Tu jest kolejny wojownik, ale on także padł. Kolejny wojownik, z tego co widzę. Nie pamiętam, gdzie tutaj jest znowu jakiś taki blok w tym tornadzie, gdzie się faktycznie zatrzymamy. Nie jestem pewien, no ale widzicie sami, że na ten moment to idzie. I mamy 388 poziom, super, wbity. Już dawno tutaj na tym berku nie klikałem, więc sami widzicie, że to idzie przyjemnie. I znowu nie ma miejsca w plecaku. I znowu nie ma nic dla wiedźmy. No to jest pech. To jest bardzo niefajne, jeżeli o tą grę chodzi. Czy mamy jeszcze miejsca? Mamy trochę miejsca do rozmontowania w razie czego. Dobra, no to lecimy dalej. Do 700 tornada fajnie by było docisnąć, ale nie wiem, czy nam się to uda. Wydaje mi się, że nie, ale zobaczymy. Zręczność, no to... a nie, to jest wojownik, myślałem, że... okej, padł, myślałem, że zwiadowca. Kolejny, no bardzo dużo tu tych wojowników. Wojownik za wojownikiem tak naprawdę, padł. Brak miejsca w plecaku znowu. Nareszcie coś mamy do kociołka, super. Ale tylko jeden itemek i dobra, i jak to tu wygląda dalej? Te rękawice możemy... dobra, to w sumie też możemy. Miało to być na, wiecie, ulepszoną jakość, żeby trzymać, ale... ale skoro nie mamy tego miejsca, to trudno, znajdzie się najwyżej. I dobra, i kolejny, troszkę się zwolniło tych przeciwników, w sensie troszkę są lżejsi, więc kolejni popadali. No ale teraz widzę, że znowu, wojownik, 64 tysiące siły już. Także no, dosyć mocarny, można powiedzieć. Tornado 692, także już się zbliżamy do tego 700. 70 tornada niedługo będzie za nami. Więc też już dosyć fajne osiągnięcie i fajny wynik. Okej, padł, no i znowu wojownik. Jakoś mnie to nie dziwi, prawdę mówiąc. 43 minuty, 44 prawie nagrania, no to jest masa, to jest bardzo długo. Nie wiem, czy się w ogóle na 16 wyrobię, no ale okej. Dobra, do 1500 powiedzmy, jak ten dyniak nam nie padnie, zapewne byłby do zrobienia. Ale jeszcze bym chciał też inne lochy potestować, nie ukrywam. No, dawaj. Niestety nic. Hemoridor. Hemoridorze to trollowe trio, myślę, że powinno paść. No w końcu tutaj mają wszyscy nasi towarzysze po 15% punktów życia, więc powinno im coś tam to dać i pomóc, ale zobaczymy. No dawaj. Okej, padło, super.
Coś mamy akurat do rozmontowania. Poczekajcie, bo nam się nie pojawiło na wszystkie cechy, więc nawet nie sprawdzamy, tylko od razu lecimy właśnie, oj nie tutaj, od razu lecimy tu i mamy króla. Król to jest, a nieważne, chyba wojownik, ale nawet nie zdążyłem sprawdzić. Coś mamy na siłkę i to mamy dla plus 4, więc no za wiele nie daje, także spoko, rozmontowanko. Dalej mamy Smoluma. Smolum to jest zwiadowca, no ale widzicie, że on już mocniejszy, także dobra. Wychodzimy stąd, no tego karuzelę z idolami, no nie, nie ma raczej, chociaż no może i by było do zrobienia, ale nie ma co. Syreny, no to wiadomo, nie ma podejścia. Kapelusz gadki, jeszcze nie ma podejścia. 13 piętro, zobaczmy to 13 piętro, zobaczmy Petera, chociaż Peter to jest wojownik. No nie, nie ma co na niego tracić czasu. Tak szybko przeskakuję, bo chcę tutaj jeszcze wrócić właśnie do tego 13 piętra w świetle. Głównie mi tak naprawdę na tym zależy. Dobra, nie ma sensu. Nordyccy bogowie, Walkiria. Ta Walkiria może by była do zrobienia, bo ona jest dosyć łatwa, jeżeli chodzi o światło. No a tutaj w tym roku jednak sami widzicie, że nie ma tak łatwo. Dobra, tu nic, więc chyba wejdziemy do tego 13 piętra i popróbujemy jeszcze go. Może nawet do 1000 grzybów, powiem wam, bo to jest 300 milionów expa, to jest bardzo dużo, więc spróbujmy sobie właśnie do tego 1000 grzybów popróbować. No jeżeli on by padł, by nam odblokował bardzo fajnie to 13 piętro, więc musimy liczyć na jakąś super szczęśliwą próbę i byłoby bardzo miło. No ale zobaczymy. Hacker Jan. Tam nie, jakaś bliska próba, znowu 31 milionów. Oj no kurczę, ta próba co tam kilka razy zostało, te próby w zasadzie to co kilka razy 5 milionów zostało, no dosłownie jeden hitek więcej, albo nawet nie jeden hitek więcej, tylko jakiś mocniejszy, coś z krytykiem zamiast zwykłego i on by był do zrobienia. No ale sami widzicie, że nie jest wcale tak kolorowo, jak być powinno. Niedobrze, niedobrze, no kurde, no liczę, że on padnie, nie ukrywam. Na tym starym Ekumu nawet te bliskie próby zostawialiśmy, no to mówię, no to Eku to wcale nie jest, nie daje nie wiadomo ile, to jest po prostu kwestia tego, żebyśmy zrobili odpowiednią ilość ataków i czy na starym Eku, czy na nowym, to on by po prostu został tutaj pociśnięty. 13 milionów tam widziałem. Już klikam jak szalony ten enter. Ale dobra, zobaczymy. No dawaj, haker. Musisz nas tutaj przepuścić. Musisz nam umożliwić być może nawet zamknięcie 13 piętra. Ale padł. Dobra, mamy to. Super, od razu oglądamy tą walkę. Haker Jan. Zobaczymy, czy to była długa walka. A nie, bo on nam dużo bije, czyli my tutaj musieliśmy się wściec. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. To wcale nie tak dużo musieliśmy się wściec, żeby tutaj on nas przepuścił. I znowu widzę, że będzie nam brakować miejsca, no ale dobra. Lecimy dalej. Teraz mamy co? To jest kolejny wojownik? No nie, to ja myślałem, że to jest mag i potem będzie zwiadowca albo wojownik i ostatni też mag. A to jest wojownik i to bardzo mocny jeszcze w dodatku. Dobra, to nawet nie ma sensu tutaj próbować. Okej, to by było chyba na tyle. Ja wam dziękuję za odcinek, mam nadzieję, że się wam podobał. Długi wyszedł, bo długi, no ale robiliśmy tu naprawdę bardzo dużo. Chyba nawet samemu sobie poszukam tych itemków na łączną odporność i tutaj im pozmieniam, żeby już każdy ten pachołek miał swój set taki na stałe, można powiedzieć. My też już mamy taki swój set na stałe. Więc w zasadzie o runy można powiedzieć, że się martwić nie musimy. Jedynie teraz co to, tą runkę na broni będziemy regularnie, że tak powiem, im więcej tych run zbierzemy, bo mamy ich na ten moment 363 sesvingintiliony, tylko tą runkę w broni będziemy tak jakby szybować do góry, będziemy próbować zdobywać jak najlepszą, a resztę już mamy tak naprawdę
tak jak mieć powinniśmy, czyli łączną odporność 75, 15% PZ. Tutaj sobie zrobimy to samo, jeżeli chodzi o łączną odporność na Barbarze i na Mariuszu, bo sami widzicie, że nie musimy na edepików znajdować, może mogą być to itemki zwykłe, więc jest to dosyć proste do zrobienia i tyle. Także ja Wam dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że odcinek się Wam podobał. Jeżeli tak, to zostawcie kciuka w górę, zostawcie komentarz, zostawcie subskrypcję z dzwoneczkiem. Możecie w komentarzu napisać na przykład, nie wiem, w sumie napiszę cokolwiek, i tak czytam, i tak Wam serduszko przypnę. Dziękuję za uwagę, dziękuję za oglądanie, trzymajcie się i cześć!